Próbuję w takim Mam nadzieję, że pani Aleksandra się to zgodzi. Tak, o tym może powinniśmy zrobić zawsze prezentację o problemach technicznych online, ale to państwo jako nauczyciele mają z pewnością tysiące anegdot już przez ten rok. O, jesteśmy, dobrze. To dziękuję, że tak wywołałam przed czasem, jak taki nauczyciel straszny, ale to bardzo, jeżeli możemy poprosić teraz o wystąpienie pani, to od razu powiem, że pani dr Aleksandra Kardeś jest, tak jak przedstawialiśmy, oczywiście znana z nauki o klimacie, tak naszym wszystkim uczestnikom social mediów, ale przede wszystkim jest właśnie fizyczką klimatu, tak, dobrze mówię. I bardzo się cieszymy, że już w tym roku zeszłym z nami współpracowała przy akcji Wikipedia dla klimatu, gdzie konsultowała merytorycznie ze swoim zespołem nam hasła dla wikipedystów do opracowania, żeby hasła o klimacie w Wikipedii były bardzo dobrze zrobione. Także już oddaję głos. Bardzo mi miło, mam nadzieję, że mnie słychać, chociaż przedwcześnie się pojawiam. Ja chciałam Państwu dzisiaj opowiedzieć pokrótce o podręczniku klimatyczny ABC, który został przygotowany przez naukowców i dydaktyków z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także z innych instytucji i uczelni. Zaczęło się od tego, że w jesienią 2019 roku Magdalena Budziszewska z Wydziału Psychologii stwierdziła, że w dzisiejszych czasach każdy absolwent uniwersytetu powinien, kończąc uczelnię, wiedzieć coś na temat klimatu, przynajmniej kilka poważnych, podstawowych rzeczy, no i oczywiście na temat tego, czego dzisiaj wszyscy doświadczamy, czyli zmiany klimatu, globalnej zmiany klimatu. I w związku z tym powstał pomysł stworzenia kursu internetowego, interdyscyplinarnego, który opracowaliby specjaliści z różnych dziedzin, oczywiście z fizyki, bo tu na fizyce już od dawna opowiadamy o klimacie, o tym, jakie podstawowe prawa nim rządzą i skąd się bierze zmiana klimatu, ale także z biologii, ekonomii, psychologii czy inżynierii, ponieważ jest to zagadnienie bardzo interdyscyplinarne. No i tak, ponieważ nie mieliśmy takiego poważnego zamiaru początkowo jak pisanie podręcznika, tylko stworzenie kursu internetowego, to praca nam poszła bardzo szybko i w ciągu kilku miesięcy udało nam się takie materiały ogólne na temat klimatu przygotować. Tutaj mieliśmy taki dyktat czasu, że co tydzień na kursie internetowym musiały pojawić się nowe materiały, więc nawet jeśli zaczęliśmy kilka miesięcy przed kursem, to mieliśmy bardzo konkretne tutaj deadline'y i materiały trzeba było przygotować. I tak jak mówiłam, zagadnienie zmiany klimatu jest bardzo interdyscyplinarne, złożone i obejmuje wiele dziedzin. Spotkaliśmy się wszyscy tutaj, przedstawiciele różnych wydziałów, i myśleliśmy na początku, że przygotujemy każdy kilka lekcji, podzielimy je według dziedzin, najpierw będzie coś o fizyce, potem coś o biologii i tak dalej, i tak dalej. Ale jak rozmawialiśmy, to szybko okazało się, że tak naprawdę każdy chciałby podobny porządek w swoich materiałach przedstawić, to znaczy zacząć od przedstawienia tego, jak działa świat, w przypadku fizyki na przykład, co decyduje o temperaturze powierzchni Ziemi, w przypadku biologii, jak działa cykl węglowy, to też jest obieg węgla w przyrodzie, to też jest coś, co decyduje o temperaturze powierzchni Ziemi. Potem każdy chciał opowiedzieć o tym, jak doprowadziliśmy do zmiany klimatu, tylko z punktu widzenia swojej dziedziny, tak, czy z punktu widzenia praw fizyki, czy z punktu widzenia ekonomii, tego, dlaczego emitowaliśmy gazy cieplarniane, w jaki sposób to robiliśmy, czy z punktu widzenia może nauk społecznych i psychologii, dlaczego się nie zatrzymaliśmy. Potem każdy chciał opowiedzieć o tym, jakie są konsekwencje z punktu widzenia fizyki, biologii, psychologii, ekonomii, a na koniec coś o przeciwdziałaniu temu problemowi. I dlatego postanowiliśmy jednak przemieszać nasze działy i po kolei opowiedzieć o tych wszystkich zagadnieniach, każdy traktując ze wszystkich tych różnych możliwych punktów widzenia. I tak właśnie jest zorganizowany nasz podręcznik. Czyli mamy najpierw lekcje pokazujące, jak działa świat, tak? Uproszczeniu, podstawowe takie mechanizmy jak efekt cieplarniany i obieg węgla w przyrodzie. Potem tłumaczymy, jak doprowadziliśmy do zmiany klimatu, jakie są konsekwencje globalnego ocieplenia, jak przeciwdziałać zmianie klimatu i jej skutkom. I wszystko to traktujemy z punktu widzenia
różnych dziedzin. Kiedy już przygotowaliśmy kurs i mieliśmy piękne materiały, które składała dla nas profesjonalna graficzka Anna Zagrajek, no to stwierdziliśmy, że już tylko jeden krok nas dzieli od tego, żeby te wszystkie materiały skleić w książkę i wydać właśnie jako takie klimatyczne ABC. Ta książka jest dostępna na stronach wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego do bezpłatnego pobrania. Udostępniamy ją też w wersji takiej podzielonej na pojedyncze lekcje, tak żeby można było łatwo sobie je ściągać, jeżeli komuś potrzebne są materiały takie pojedyncze. I właśnie może chwileczkę pokażę też, jak ta książka wygląda na takich przykładach. Jak mówiłam, mieliśmy tutaj współpracę z profesjonalną graficzką, więc forma graficzna jest zadowalająca, tak bym powiedziała. Mamy tutaj mnóstwo różnych ramek, przypominajek, objaśnień. Staramy się pamiętać, że to nie jest podręcznik do konkretnego przedmiotu albo przeznaczony dla studentów czy uczniów, którzy konkretne kursy już przeszli i zebrali bardzo dużo wiedzy z jakiejś konkretnej dziedziny, więc w każdym rozdziale staramy się przypominać różne jakieś rzeczy, które są potrzebne do jego zrozumienia, tłumaczyć różne drobiazgi. Kiedy mówimy o węglu, na przykład i obiegu węgla w przyrodzie, to przypominamy, że węgiel to nie tylko czarna skała, którą wydobywamy i spalamy, to jest także pierwiastek. Wydaje się, że to jest oczywiste, ale w rozmowach z ludźmi często okazuje się, że takie właśnie drobiazgi im umykają. Kiedy na przykład tutaj mamy na obrazku fragment rozdziału właśnie o obiegu węgla w przyrodzie, tłumaczymy wtedy przy okazji, jakimi jednostkami się posługujemy, że to mogą być tony węgla albo tony dwutlenku węgla, przypominamy, jaka będzie różnica, jak przeliczyć jedne na drugie, takie przypominamy, co to jest gigatona, ile to jest ton, więc staramy się pamiętać o tym właśnie, o takich różnych małych pułapeczkach, które człowieka powstrzymują czasem przed zrozumieniem czegoś albo powodują, że łatwo mu jest pomylić jakieś rzeczy, że nie rozumie, czemu czasami mówi się, że emitujemy 10 gigaton, a czasami, że 40 gigaton dwutlenku węgla, wtedy okazuje się właśnie, że chodzi o różnice w jednostkach. I takie rzeczy staramy się wszędzie podpowiadać i tłumaczyć w naszych materiałach. Oprócz takiego ogólnego, uporządkowanego dosyć kursu, właśnie mówiącego o przyczynach zmiany klimatu, konsekwencjach zmiany klimatu i sposobach zapobiegania zmianie klimatu, wstawiliśmy też taki rozdział typu fakty i mity, w którym podsumowujemy to, skąd wiemy, że wzrost koncentracji gazów cieplarnianych doprowadził do ocieplenia klimatu oraz skąd wiemy, że to człowiek doprowadził do wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych. To jest taki rozdział, który troszeczkę jest wyjęty z naszego cyklu narracyjnego w podręczniku, natomiast bardzo wiele osób docenia jego obecność i uznaje, że to jest taki ważny materiał, który pomaga im jakby upewnić się w tym, że my wiemy, skąd się bierze zmiana klimatu, jakie są jej przyczyny, uczestniczyć później w dyskusjach, uporządkować sobie właśnie wiedzę i podsumować. Drugim takim materiałem, który jest dodatkowy i pomaga właśnie później w jakby zapamiętaniu sobie najważniejszych faktów albo wyszukiwaniu ich, jest taki dodatek, w którym mamy 25 pytań o kwestie związane ze zmianą klimatu i odpowiedzi. To jest taki materiał, który mieści się nawet w formie ulotki na dwóch stronach A4. Więc właśnie jest to taka krótka ściąga, przygotowująca ludzi nie tylko do jakichś pogłębionych studiów, ale też do samych jakichś dyskusji na temat zmiany klimatu, rozmawiania na ten temat, bo rozmawianie na temat zmiany klimatu jest jednym z ważnych elementów, które pozwolą nam na rozprzestrzenianie wiedzy na ten temat, branie pod uwagę tego problemu i zwalczanie go w dłuższej perspektywie. I tak jak mówiłam, książka jest w całości dostępna na stronach wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Łatwo zapamiętać taki
i adres klimatyczne@abcuw.edu.pl. Tam jest odnośnik i do całej książki, która jest dostępna na otwartej licencji i do właśnie takich materiałów podzielonych na odcinki. Więc można z nich swobodnie korzystać, można wykorzystywać je, żeby się dowiedzieć, jakby zorientować się w jakichś poszczególnych tematach, które są omówione w książce. Można kazać swoim uczniom przeczytać jeden rozdział lub dwa, te, które będą nam potrzebne do jakiegoś omówienia, jakichś zagadnień na lekcji. No i myślę, że warto podkreślić jeszcze raz, że materiały są naprawdę interdyscyplinarne i mogą znaleźć zastosowanie zarówno na lekcjach przyrody, fizyki, biologii, geografii, jak i wiedzy o społeczeństwie czy historii, być może w mniejszym stopniu, ale bardziej może, jeśli mieli taki przedmiot futurystyka, to może by nam tutaj się przydawały, ale myślę, że jako punkt wyjścia do dyskusji również się świetnie nadadzą. Bardzo dziękuję. Też bardzo dziękuję, to są bardzo entuzjastyczne na czacie.